Patrzcie, ale mi się to bardzo podoba tu na początku z tym wyborze. Zobaczcie, te fury są zardzewiałe, no nie? Tak to jest, to są już stare auta. Będziemy musieli je odnowić i zrobić na jakieś cudo. Ciekawe jest to, że to jest chyba pierwszy raz, kiedy mamy na początku do wyboru Lamborghini, markę, no nie? I też jest zardzewiałe to auto. Mega mi się to podoba, że to nie, już nie są takie super nowe furki, jak to przeważnie było w tych NFS-ach czy innych grach, że masz taką, wiesz, super nową furkę, tylko no kupujesz starego złoma i robisz go pod wyścigi. I teraz, wiecie co, ja nie wiem co wybrać. Czy będę na kierce próbował? Tak, spróbujemy sobie grę na kierce, ale chyba nie dzisiaj. No nie no, wybiorę właśnie to Lambo, bo wydaje mi się, że to jest dosyć ciekawe. Fajniej by było wybrać jednak te Doge'a albo, wiesz, Sylwię, ale to jest nowość, więc myślę, że ciekawie. O, a okej, okay. Czyli już będę miał zrobiony, spoko. I tak, ustawienia graficzne, wszystko jest na fulla zrobione. Tam można było parę opcji jeszcze dodatkowo poustawiać, jak był ten preset ultra. Także wszystko jest full, full, full. Tak, jedziemy. Tak, checkpointy są, kurczę, takie same jak w poprzednim Need for Speedzie. Całe szczęście tego poprzedniego Need for Speeda sobie wczoraj ogrywałem, z wami zresztą. I wszystko pamiętam, co i jak. Kurde, jaki dym. Ponoć będzie można to jakoś wyłączyć, nie? Te animowane rzeczy. Okej, fura jest... ciężko powiedzieć, jak się prowadzi, ale... zaraz sobie to ogarniemy, nie? Muszę trochę więcej pojeździć. Na pewno jest inaczej niż w poprzednim NFS-ie. Mam teraz taki bezpośredni wgląd na to, bo kurde, dopiero co grałem, nie? Ej, dobrze to wygląda, kuźwa. Dobra, mamy nitro. Dobra, to wygląda zajebiście. Jakie mamy tryby kamery? Więc tutaj mamy jakąś taką wyższą, dalszą. Tutaj mamy chyba kamerę taką... kamerę akcji, zdaje się. Nie musimy tutaj się śpieszyć, więc możemy sobie potestować. Mamy z zderzaka, z maski i standardowo nie mamy kamery z kokpitu. Czy lektor jest? Wiesz co, nie udało mi się tej gry uruchomić po polsku. Chciałem dla was, ja lubię grać po angielsku, ale chciałem dla was, żeby wam było łatwo czytać co i jak, co się dzieje. Nie dało się. Próbowałem system zmienić na język polski. W ustawieniach gry nie ma tego ustawienia nawet. Okej, fajnie, czyli za skoki, drift, draft, bliskie ominięcie ruchu ulicznego dostajemy nitro. Im więcej nabroimy, tym chyba więcej tego nitra będzie. Okej. Ej, zobacz, na początku mamy już całkiem niezłą furę, to znaczy 250 km na godzinę. Usually you're all just pass me the torque wrench, bro. Must be the car. Ty urósł, ja pierniczę. Jak przerobiony, śmiesznie. Wygląda jak jakiś taki misio na drodze, ty. We got more air than air. Hey, look both ways. Okej. To jest coś innego, John. I can't believe Rydell gave us a junker and we turned her into this. What was the boss thinking, letting her rust in the garage? He was gonna work on it, just never found the time. Well, he's gonna lose his shit when he sees her now. We're gonna do Rydell's rides proud. Put the garage on the map. Dobra, ej, grafika robi wrażenie. Widać ten skok w stosunku do poprzedniego Need for Speeda. Nie jest tak bardziej gładko, nie wiem jak to inaczej określić. Pracowało inne studio nad tą grą niż Ghost Games, które robiło poprzedniego Need for Speeda. Tu widać trochę inną tą oprawę graficzną, chociaż na gameplayu, tak jak się ogląda, to jednak wydaje się, że gra wygląda niemal identycznie jak Need for Speed Heat, nie? Ale jak się tak gra bezpośrednio na własnym monitorze, to grafika przypomina bardziej, jeśli chodzi o takie detale i w ogóle, to bardziej przypomina właśnie tego Need for Speeda Hot Pursuit, który... Zobaczcie na te cienie, jak fajnie padają tutaj w tym tunelu.
Nice driving, seriously. Nice mechanic game, seriously. Lake ain't ready for this. They're worried. Ale to jest kurde, ja pierniczę. Dobra, ja jestem nahypowany, nie? Może po prostu skupmy się na jeździe. Zauważyłem tylko, że cicho samochody słychać. Zwróciliście na to uwagę? Co to było? Dobra, jedziemy serię wyścigów, nie? Ej, fajne są te animowane postaci. Dobra, ej, to wygląda kuźwa dobrze. Aha, bo tu mamy jeszcze ten handling, nie? Możemy sobie ustawić... O, to, co to jest? Nie możemy tego ustawić chyba. Czy mogę? A, mogę, dobra. Tutaj tego nie mogę przestawić, bo to jest chyba... Częściami się to robi, nie? Tutaj mamy tak samo jak w Need for Speedzie poprzednim. To samo jest dokładnie, nie? Gas or brake tap, okej. Okay. Tutaj mamy i to, i to. No i tyle. To możemy dostosować. I tryb zdjęciowy... Snapshot, jak się nazywa. Ja myślę, że zdjęcia będą kosmiczne z tego Need for Speeda. Ja mam tutaj taki feeling, jak patrzę sobie, jak ta gra wygląda, jakby to było Gran Turismo 7 w tym takim trybie zdjęciowym. Scopes? To się nazywało? Czy Scapes? Jakoś tak, no nie? Mam takie odczucie. Na pewno foty będą sztosowe tutaj, bo jest dużo detali. Mamy controls, ok, mamy efekty, trochę wam przysłaniam, nie? Tutaj mamy głębię ostrości, możemy sobie ustawić, ok, i tu mamy... O! I to tyle? Patrz, jeśli chodzi o efekty, to tyle. Tu na razie bardzo ograniczony jest to chyba ten tryb zdjęciowy, zobaczcie. Możemy sobie tylko ustawić głębię ostrości i tyle. I tak, tutaj możemy sobie jeszcze chyba ogniskową zmienić, nie? Ale poza tym to jest tyle. Możemy dupy, w ogóle tak stanąłem z dupy, nie? To też jest ważne. Dobra, i głębię ostrości sobie zmniejszymy. Ej, na bak będą sztosowe foty, już to widzę. Naprawdę wygląda to dobrze. Ale tak ja sobie tak tu wiesz, byle jak ustawiłem, nie? I dół możemy sobie fotę zrobić. Brzydko stanąłem samochodem, więc... No, ale tryb fotograficzny wygląda sobie tak. Ubogi! No nie? Tekstura chodnika 4K się wydaje? Ja mam... O, mam taki vibe cyberpunkowy teraz. Zwłaszcza, że widzieliśmy już wcześniej bodykity do tego samochodu. Jeden jest taki naprawdę futurystyczny wciul, nie? Mi nie przeszkadzają te kreskówkowe rzeczy. Mamy, ej, mamy ten klasyczny jakby promień ze świateł, jak jedziemy szybciej. Widzicie? Przypominają mi się starsze Need for Speedy. Ekstra.